Pozornie dojście łatwe, ale również na tej trasie zdarzają się wypadki, zdarzają się problemy zdrowotne osób, które przeceniają swoje możliwości fizyczne. Należy pamiętać, że nie zawsze ratownik, który będzie na miejscu, będzie mógł jakiekolwiek leki podać. Nie jest lekarzem, nie jest ratownikiem medycznym, może nie mieć do tego absolutnie uprawnień i będzie bazował na informacjach uzyskanych właśnie od tej osoby poszkodowanej. Możemy być też uczuleni na sierść konia i to jest też może być bardzo niebezpieczne. Kiedy jesteśmy alergikami, czy mamy takie dolegliwości, to wtedy należy na pewno jak najszybciej oddalić się z miejsca, gdzie te konie przebywają. No bo niestety to się może czasem kończyć tragicznie i takie przypadki zresztą też były. Warto też korzystać z takich rozwiązań jak możliwość zakupu elektronicznego biletu do Tatrzańskiego Parku Narodowego czy biletu na parking, szczególnie chodzi o parking przed szlakiem do Morskiego Oka. Taki bilet możemy kupić z wyprzedzeniem, wtedy mamy pewność, że będzie dla nas miejsce na parkingu i że nie stracimy dużo czasu właśnie szukając takiego miejsca, gdzie można zostawić samochód.